Yo, yo, witam Was, stratomaniacy, z tej strony Ryson i zapraszam do kolejnego odcinka z cyklu Knights of Honor. Sprawdzałem, czy nagrywałem, bo ostatnio mi się zdarzyło popełnić taki malutki błąd, że po prostu nie włączyłem nagrywania. Całe szczęście szybko się skapnąłem, o co chodzi. No i za dużo, że tak powiem, rozgrywki nie straciłem. Okej, dobra. Przechodzimy do takiego, można powiedzieć, momentu troszeczkę nudniejszego. Z tego względu, że no, będziemy potrzebowali dużo pieniędzy, dużo ksiąg, żeby sobie ulepszyć królestwo i no, wymaksować tutaj tych naszych panów hrabiów, tak, kapłanów i innych. No, ale żeby nie było tak całkiem nudno, no to ja myślę, że sobie chyba ten Malbork spróbuję zająć. Więzień został porzucony. Mnie ci więźniowie nie interesują. Porozumienie obronne przeciwko Norwegii, Polska i Szwecja. Chyba, że właśnie, co tu się dzieje? Norwegowie walczą z rebeliantami. Czy ja bym chciał tych Norwegów zaatakować może? Nie audiencja, tylko chciałem zobaczyć, na którym miejscu. Aha, oni są zaraz za nami, czyli oni są bardzo silni. No dobra, czyli to nie wyjdzie, to nie wyjdzie. Czyli co, jednak bardziej bym musiał iść tutaj w prawo, że tak powiem. Ale najpierw sobie coś ulepszymy. Mamy pieniążki, no i chciałbym ponastawiać tutaj, poulepszać. Oho, porozumienie obronne aktywne. Agresja Norwegii na Szwecję zmusiła nas do włączenia się do konfliktu po stronie Szwecji i Polski. Okej. Czyli zdecydowano za nas, że tak powiem. Czechy żąda, żebyśmy zaatakowali. No nie, zdecydowanie. No dobra, jak to teraz tu wygląda? Norwegia jest tutaj, to sobie zajmiemy i pójdziemy sobie może popłyniemy bardziej niż pójdziemy połupić wtedy tutaj. Jak to w ogóle wygląda, ci Norwegowie? Oni mają dużo wrogów. Niemcy, Szwedzi, Polacy mają sojusznika Duńczyków. Aha, czyli jeszcze Duńczycy są ich sojusznikami. To już jest gorzej. No nic, mówiłem, że będzie nieciekawie, a jednak będzie ciekawie. Dobra, teraz tak, jak to tu wygląda? Musiałbym ich przenieść wszystkich na te strony tutaj. Jedna armia, tutaj jest druga armia. Druga armia do Poznania. Dalej mamy jedną armię chyba w Gdańsku. Nie ma armii w Gdańsku. Czyli Malbork na razie odpuszczamy. Gdzie są te wszystkie moje armie? Wrocław, Kraków. O, czyli jedna armia jest już w Szczecinie, tak? Dobra, sprawdźmy. Jedna armia jest w Kamieńcu. No i ty sobie też pójdziesz gdzieś tutaj. Ja zdecydowanie zaatakuję sobie. Co to jest? Wismar, tak? Dobra, zaatakujemy sobie Wismar. Mieszkańcy Szwecji są zadowoleni. A teraz pytanie, z kim ja w ogóle mam wojnę, tak? Mam wojnę tylko z Norwegami. Sojusznicy Szwedzi, wasale Pieczyngowie, przyjaciele Czesi i Węgrzy, Prusy, Zagrożenia i Miśnia. No dobra. To lecimy w takim razie. Sprawdźmy sobie w Sieradzu. Mamy tych płatnerzy, więc możemy już tych ciężkich sobie tutaj zatrudnić. Fajnie. Kapłan ma okazję, misja dyplomatyczna, ale to jest Andrew. A Andrew cały czas kultywuje kulturę, także porzuć okazję. Mieszkańcy Kijowa są wściekli, gdyż. Aha, okej, dobra, to trzeba będzie tu załatwić za jakiś czas, bo. Widzę, że właśnie mieszkańcy Kijowa, dajcie mi ten Kijów. Upadek Królestwa Luksemburga. Kapłan ma okazję w poszukiwaniu oświecenia. No i to mi się podoba.
z tego skorzystamy, ale dajcie mi ten Kijów na chwilę. Ja chciałbym z nimi tutaj pogadać, żeby się z nimi troszeczkę pojednać, bo nie chciałbym wejść w kleszcze, tak? Gdzie jest tu Kijów? Z tej strony jest Kijów. Audiencja, złóż ofertę. Pakt o nieagresji nie wydaje się dobrym pomysłem. No cóż. A może zaraz, wsparcie w wojnie? Nie. No dobra, nie, to nie. Opuść audiencję. Okej, no dobra, nie, to nie. W razie co będziemy się bić. Nie pozostało mi nic innego. Tu są dwa zamki. Ale ja oleję te zamki, od razu pójdę na Wismar. Dobra, gdzie tutaj mam w takim razie te armie? Jakaś armia tu idzie, to jest chyba szwedzka armia, tak? No dobra, te dwie armie sobie tutaj pójdą. A kolejne dwie będą czekały w odwodzie, tak? Ci idą, niech idą sobie też tutaj. Do Szczecina. I co? Brakuje mi czwartej armii. Ta armia idzie. Ta armia idzie. Ta armia stacjonuje. Okej. Dobra, tutaj idą wszystkie armie. Okej. No dobra, no to zaraz będzie walka. Zaraz będzie bitwa. Fajnie. Mieszkańcy Wołynia są wściekli. Okej, niech są. No a my co? A my dalej się rozwijamy, tak? Mamy tutaj suszarnie, mamy tutaj prasy, winogron, wymagania beczki, potrzebujemy beczki, gdzieś tutaj miałem chyba, o właśnie, obróbka drewna i mamy tutaj warsztaty bednarskie, nie dość, że mamy troszeczkę do handlu, no to jeszcze będziemy mogli rozwinąć sobie następne budyneczki. Teraz tak, ja szukam, chciałem właśnie sobie zrobić coś takiego. Może jeszcze to, hodowlę bydła weźmiemy. Dlatego, że zaczyna nam brakować tutaj jedzenia. Tutaj idzie jakaś armia. No i fajnie, niech nas zaatakują. Co oni tu mają? Chłopów, strzelców, no i dwa razy lekką piechotę. Yes. Okej, wy się może cofnijcie do miasta na chwilę. A nie chciałbym, żebyście zostali zaatakowani sami. Tak, tak, niech oni tutaj przyjdą, niech oni tutaj przyjdą. Miśnia tu klepie się, widzę, z Niemcami. Gdzie są moje kolejne dwie armie? Jedna armia jest tutaj. Mieszkańcy Niemiec są wściekli. Dobrze, niech są. Królestwo Norwegia napadło na Szczecin. No, napadło i odpadło. A ostatnia jeszcze jest tutaj armia. Dobra. Okej, idziemy na nich. Nie ma tutaj na co czekać. Nie ma tutaj na co czekać. No to widzę, ładna rebelia się szykuje. Okej, no to lecimy. Wszystkie siły do boju? No dobra, możemy sobie zobaczyć, jak to wygląda, ale dołączymy nimi. Lekka przewaga i robi się znaczna przewaga. No i przejmijmy dowodzenie. Czy na pewno chcesz poprowadzić armię w tej bitwie? Będziesz mieć bezpośrednią kontrolę nad oddziałami, a gra zostanie zatrzymana w tle. Nasi ludzie oczekują szybkiego zwycięstwa. Norwegowie nie mają szans. Tak jest. No tak z ciekawości, bardziej z ciekawości. Dla pokazania sobie weźmiemy. Chociaż ja nigdy nie lubiłem toczyć takich wielkich bitew i ogarniać dwóch armii. No, ale mamy tutaj dwie, przeciwnik ma jedną.
Tak, o co tu chodzi? Pominę to, o co tu chodzi. Powróć do gry. Chodzi tu o to, że mamy tutaj punkty takie zwycięstwa. No i możemy, przejmując, że tak powiem, te punkty zwycięstwa, możemy, no, zwyciężyć bitwę, tak? Zaraz, tutaj idą. Aha, bo to jest, to się już dzieje, że tak powiem. Oni tutaj również mają trzy punkciki. No i mają co? Chłopów, mają tutaj piechotę, tak? Mają jakieś tam łuczników, dwa oddziały. No i oczywiście kawalerię szlachecką, tak? No dobra, my sobie tutaj poczekamy. Ja nie mam łuczników, mam łuczników. Mam łuczników, aha, i mam tutaj nawet dwa oddziały łuczników. Dobra, zrobimy coś takiego. Troszkę ich, że tak powiem, troszeczkę ich przegrupujemy. Zrobiłbym coś jeszcze. Tych wysłałbym do przodu. Tych wysłałbym tutaj. A łuczników wysłałbym tutaj. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Nie, nie w ten sposób. O, coś takiego. Oni tutaj już lecą. No poczekamy sobie, niech przyjdą. O, tutaj właśnie są te obozy. Aby przejąć kontrolę nad kluczowym punktem, musisz przemieścić tu swoje jednostki. Uzyskaj kontrolę nad wszystkimi punktami strategicznymi, aby odnieść zwycięstwo. Dobra, co my tu jeszcze mamy w ogóle? Tak, żeby może troszeczkę pokrótce opisać. Mamy liczebność, mamy zdrowie oddziału, tak? Tutaj są ich, że tak powiem, takie jakby, no cechy, tak? Wysoka skuteczność przeciwko piechocie, niska przeciwko kawalerii. Dalej mamy tutaj co? Atak wręcz dystansowy, obrona przed zwyczajnymi atakami penetrującymi, szansa na przełamanie, wytrwałość i szybkość ruchu, tak? Tutaj mamy chyba szyki różne, tak, rozszerzone, szyk, zwarte szeregi, wstrzymanie ognia. No i tutaj mamy te nasze jednosteczki całe, całe dwie armie, tak? Mamy Ladislava i mamy Janusza. Ladislav jest, że tak powiem, koksem. No, ten pan może troszkę mniej. No dobra, jedziemy z nimi. Jedziemy z nimi, tak? Niech oni sobie tutaj przyjdą. To jest Ladislav, tak? Enemy cavalry jest. I wjechali w nich. Tak? No, trochę to AI nie jest zbyt mądre, tak? Dobra, ci sobie wiadą może. O, tutaj sobie nie wiadą. Zaraz, o, no proszę, zaraz padną. Tak, zaraz padną. Ci może strzelajcie bardziej sobie w tych. No i lecimy na nich, tak? Nie ma co tutaj się bawić. Tutaj są jacyś wieśniacy. Puścili wieśniaków naprzód. Tak, lider jest under attack. No i nie, za dużo nie udało mi się pokazać. To było łatwe zwycięstwo, bardzo łatwe. Zobaczmy, jakieś mamy straty, troszkę tych piechurów. Poza tym nic. No i cóż, no lecimy na miasto, tak? Lecimy na miasto. Tą armijkę wyślemy od razu tutaj. Na plądrowanko. Szwedzi tutaj płyną. Tutaj możemy sobie podejrzeć w ogóle, jak ta wojna... Wynik tej wojny, o, coś takiego, tak? Szwecja wygrywa w tym momencie 20-0.
Stosunek sił, no to jest potężny. Ponad dwa razy większy mamy stosunek sił. Przyjaciele, Węgry, Czesi, tak, zagrożenia, Prusy i Miśnia, dobra. No nie ma tutaj za dużo ludzi. Jedzenie szybko schodzi. Nasz wasal prosi o nasze wsparcie. Duke Janusz prosi nas o pomoc. Chce, byśmy obronili jego ziemię przed Węgrami. Jeśli mu odmówimy, ucierpi nasz autorytet korony. Pogorszy się też opinia naszych wasali i arystokracji na nasz temat. No i co ja mam teraz z tym zrobić, tak? Wojna z Węgrami? No nie za bardzo. Muszę odmówić. Niestety, arystokracja i duchowieństwo darzy nas mniejszym poparciem, no ale no nie stać mnie na to, żeby prowadzić wojnę z Węgrami, tak? Kapłan ma okazję na szerzenie religii. Kto? Kapłan Krzysztof u Duńczyków. Drogie to jest i mała szansa powodzenia. Porzuć okazję. Bitwa wygrana, tak? Aha, to jest to ta bitwa, którą prowadziliśmy, dobra. Mieszkańcy Niemiec są wściekli. No trudno, no nic im na to nie poradzę. Niech są wściekli. A nam się marnują księgi, prawda? Jedziemy w takim razie. Przedsiębiorczość. I może u jakiegoś kapłana, może tego. Kultywacja kultury, może głód wiedzy, potęga kulturowa. Medycyna, potęga kulturowa. To może medycyna, tak? Okej. No dobra, co my tu mamy? W Poznaniu możemy sobie składowisko nawozu, ale nie stać nas na to. We Wrocławiu, co my tu mamy? Może tutaj skryptoria by się przydały, ale najpierw potrzebujemy wino i zioła. A czy ja czasami ziół gdzieś tutaj nie miałem w Kamieńcu? Pola lnu, złoże żelaza. Nie, tu nie było. Halicz. Gdzieś ja zioła miałem. Albo ja chciałem zaatakować Malbork, żeby mieć zioła, bądź Królewiec. Tak jest, w Królewcu są zioła i przyprawy. Ja chyba ziół tak u siebie to nie mam za bardzo. Nie, nie mam ziół, no ale dobra, zajmiemy się tym później. Najpierw może jakieś doki, coś takiego. W Toruniu mam złoże saletry, handel saletrą by się też przydał. Okej, pomyślimy o tym za chwilkę, potrzebujemy do tego więcej pieniędzy. Autorytet korony na razie jest zero, także nie jest źle. Nie wiem, skąd tam się wziął taki duży autorytet, skąd się wziął. Oho, jedzie tutaj jakaś armia i to nawet całkiem. No ale po to mamy tutaj dwie armie, żeby ich tutaj przejąć, tak? Tylko pytanie, czy ja zdołam to zrobić. Dlaczego oni tak wolno tu idą? Ech, no dobra, nie udało mi się. Okej, to idziemy plądrować. Upadek królestwa, Tunezja. Ośrodek handlowy przeniesiony. Armia przełamuje oblężenie. Idź do... dlaczego przełamuje oblężenie? Nie wiem dlaczego. No ale dobra, wysyłamy wszystkie siły do boju. I niech się tłuką. Węgry prosi nas o przystąpienie do wojny. Pieczyngowie. No nie, no odmów to. No, moich wasali atakujecie. Przełamanie oblężenia, plądrowanie Wismaru. Dobra, okazja handlowa namów najemników. Porzuć okazję. Szlezwik. Krucjata przeciwko Niemcom. Znowu Szwedzi są wybrani. Dobrze, bardzo mi się to podoba. Bardzo mi się to podoba. Tymczasem mamy już 2500. Co ja chciałem za te 2500?
Chciałem spichlerze. Chciałem spichlerze i chciałem gdzieś produkcję saletry. Tu jest fajnie. O, tu jest jeszcze handel wapieniem, handel rzeczny. Tutaj mam bardzo dużo do wybudowania. Co jest? Co się dzieje? Tutaj szałas ogórników. Tak, to też wezmę. Ktoś tu jeszcze się przyłączył? Aha, to moi się przyłączyli. Dobra. Jak tutaj wygląda sytuacja na froncie? Dobrze wygląda. Miażdżymy ich tutaj. Nie mogło być inaczej. Kto to jest? To są chyba najemnicy, tak? Czy nie? Tak, to są chyba jacyś najemnicy. Okej, wygraliśmy oblężenie. Ty, panie, możesz spróbować opanować zamęt. 55%. A właśnie, jak sprawa wygląda tutaj z ludnością? 57% za chwilę będzie dobrze. Tutaj cały czas 80%, a tutaj 57%, czyli nie jest źle, tak? Ten Halicz najgorzej. Tu widzę, już jacyś rebelianci się szykują, ale to mniejsza z tym na razie. Okej. Mecklenburgia, dobra. Okej. O, tutaj się pozbędziemy trochę chłopów. Tutaj już mamy fajną armijkę. Dobra, zrobimy coś takiego. Zrobimy coś takiego. Okej, wy sobie pójdziecie tutaj uzupełnić straty, natomiast wy zostaniecie tutaj, a wy pójdziecie sobie do Sieradza po jakieś fajne, ale może tędy, tak? Po jakieś fajne jednostki. Tymczasem ja bym mógł na przykład popłynąć sobie na Szlezwik. Jak wygląda wojna? Wojna wygląda tak, że jest 101 do 0. Aha, cokolwiek to znaczy. Siły są ogromne na naszą korzyść. Ponad trzykrotnie większe siły mamy. No i cóż, trzeba chyba ten Szlezwik jakoś tutaj zniszczyć, tak? Zniszczyć czy splądrować? Widzę, że chyba tutaj nawet nie ma co splądrować. Mieszkańcy Niemiec są wściekli. Aha, bo jednak sobie idziemy, tak? Kto to jest? Kto to jest? Krucjata przeciwko Niemcom, aha. Dobra, wychodźcie sobie do Sieradza. Wy sobie chodźcie gdzie? No tak jak mówiłem, tu już nie ma co plądrować. Arhus jedynie można... Arhus, nie wiem jak to się czyta. W każdym razie to miasteczko można sobie splądrować. Tylko tak jedną armią to się troszeczkę boję. Będę musiał chyba poczekać na drugą. No dobra. No dobra, no to mamy dwie armie, idziemy. Trochę sobie poplądrujemy. Dobra, ty panie, misja dyplomatyczna z Rzymem. Okej, to zrób to. Obca religia na naszych ziemiach w Gdańsku, tak? No to niedobrze, niedobrze. Mieszkańcy są wściekli, okazja. Dobra, tym będziemy musieli też się za chwilę zająć. Z tego względu, że to później będzie trudno wyplenić. No dobra, to co? Mamy tutaj dwie armie, tak? Czy ja mogę tutaj się, że tak powiem, troszeczkę uzupełnić? Nie, nie mogę się uzupełnić. Wycieńczenie wojną, znowu minus 1, różnice wyznaniowe minus 3.
No nie podoba mi się to zbytnio, nawet w Szczecinie, w tych krajach tutaj, znaczy w tych. No nie podoba mi się to za bardzo. No dobra, ten wróci, to trzeba będzie tutaj coś z tym zrobić. Ład w prowincji spada. Okazja handlowa, zyskowna transakcja. To by było fajne, to by było fajne, ale nie mam pieniędzy na to, dlatego robimy porzuć okazję. Myślę, że jednak chyba nie pójdę tam na ten Szlezwik. Wismar będzie musiał mi wystarczyć. Tak. Pakt o nieagresji jak najbardziej jestem na tak. Czy może chociaż splądrować coś tam? Dobra, chodźcie, poplądrujemy troszeczkę. Spróbujemy tam troszeczkę poplądrować. Dlaczego by nie, skoro jesteśmy na wojnie? Tutaj już jest wszystko poniszczone, tak? Tu jest zamek. Tu jest zamek, ale takie rzeczy tutaj to możemy sobie spokojnie poplądrować. Dobra. Szwecja proponuje podpisanie paktu o nieagresji. Oczywiście, że tak. Tymczasem mamy tutaj. O właśnie, o szkoda, że jeszcze ich nie mogę. Jeszcze mistrzowie partnerscy, stanie wojenne. Dobra, weźmiemy sobie ciężką kawalerię. Uzupełnimy to sobie. Weźmiemy sobie, ulepszymy tego kapłana. Pismo, potęga, kulturowa. Niech to będzie. Ok. I co dalej teraz? Co dalej? Chciałem tutaj coś. O właśnie. Coś takiego. No i chciałem opanować za chwilę Zamęt, tak? Tutaj mamy misję religijną, misję dyplomatyczną. Co on teraz robi? Misja dyplomatyczna w Rzymie. Szerzenie religii to nie, ale... Szerz katolicyzm, podjąć próbę nawrócenia wasala na katolicyzm, to nie. Szerz katolicyzm, nawrócenia prowincji w regionie na katolicyzm, ale to jest strasznie drogie. Bardzo drogie i 160 kosztów utrzymania, nie? No masakra. Nie wiem, czy ja się za to wezmę teraz, chyba nie. Co tu się dzieje? Ok, tutaj sobie plądrują. A mi nie pozostało nic innego jak... No jak się rozwijać, tak? Jak się powolutku rozwijać. Potęga militarna, dalej jesteśmy na pierwszym miejscu i nasi sojusznicy Węgrzy na drugim. To mi się bardzo podoba. Nie podoba mi się to, że Kijów jest na trzecim. A my się niezbyt lubimy. No ale cóż... Życie, życie. Jak tutaj wygląda sytuacja z Norwegami? Chyba trochę spadli, no, na 33 miejsce. Finanse drugie. Potęga handlowa jeden. Dobra, co tu się wydarzyło? Zmiana obiektu lojalności. O, właśnie, Rzeszów jest już według nas lojalny wobec nas. Okazja handlowa. Namów najemników. Nie, kapłan poprawił nasze relacje. Bardzo dobrze. Teraz tak, krzyż katolicyzm, tak jak mówiłem, to może być, to jest bardzo drogie. No i opanuj zamęt, tak? No będziemy musieli opanować tutaj zamęt. Wybuch rebelii. Szczerze mówiąc, to nam może pomóc. To nam może pomóc, dlatego że zwiększy nam się ład w królestwie. Znaczna przewaga, wszystkie siły do boju, ok. No i pozbędziemy się też może trochę chłopów. Dobra, co tu się dzieje? Bitwa wygrana, gospodarstwo rolne, zagrabione zasoby. Trochę słabo, słabo. Dobra, jedziemy dalej. Norwegowie wściekli, Szwedzi zadowoleni, Duńczycy wściekli, ok. Czesi proponują podpisanie paktu o nieagresji. Oczywiście, że tak.
Ponieważ Czechami rządzi nowy władca, pakt o nieagresji podpisany z jego poprzednikiem już nie obowiązuje. No to już załatwiliśmy. Okazja handlowa, eksport żywności. Chcą nam przysłać stałą opłatę w wysokości 24 za dostarczenie im 10, tak? I będzie nam 10 jedzenia i będzie nas to kosztowało 10, ale nas na to nie stać. Porzucimy tę okazję. Nowy kardynał elektor. Papież Martin I mianował Krzysztofa jednym ze swoich następców. Brawo, Krzysiu. Brawo, Krzysiu z Płocka. Super sprawa, cieszymy się bardzo. A my tutaj mamy co? Ciężkie pługi i to też by się przydało. Też by się nam bardzo przydało. Ale może najpierw tutaj winiarnie, tak? Mamy beczki, można by zrobić winiarnię i wytwarzać winko. Plądrowanie się rozpoczęło. To mnie nie interesuje. O, tutaj jakąś armijkę mają. Co tu się dzieje? No, tu będzie bitka ładna. Fajnie by było jeszcze jakby opanować tu zamęt. Kapan ma okazję. Andrzejek, ty, tak? Nie, ty. Ty się zajmujesz kultywowaniem kultury. Na razie ci wychodzi to całkiem nieźle. Rzeszów już przekabaciłeś na naszą stronę? Nie, tu jest Węgier 51. Dlaczego? Halicz 78. Tutaj trzeba uważać, bo może jakiś bunt za chwilę wybuchnąć. Tutaj mamy 55, ale dlaczego tutaj Węgier 51? Nie mam pojęcia. Kraków. Dobra, bitwa wygrana, tak? Mamy kolejne pieniążki. Armia darzy nas poparcie. Mieszkańcy Norwegii wściekli, Szwecji zadowoleni, czyli to samo co było. Opanowany zamęt, bardzo mnie to cieszy. Kapan ma okazję spacyfikować rebeliantów. Krzysiu, tak? Pacyfikacja 700 i 180. Niech kardynał elektor Krzysztof spacyfikuje rebelię prowadzoną przez szpiega Leszka. Te działania wiążą się z dużym ryzykiem i szansą, że kapłan zginie z rąk rebeliantów, jeśli się im narazi. 75% minus 2 poziom przywódcy rebelii. Nie, to chyba nie jest aż takie. Chyba, że właśnie o kim my tutaj w ogóle mówimy, tak? Czy tu jest, to jest ten przywódca Leszek? Tak, oni zaraz dostaną w czapę. Porzuć okazję. Nie ma sensu się w to bawić. Więzienie mamy jak zwykle przepełnione. To zaraz dostaną w czapę, także nie ma sensu. O, już jeszcze Szwedzi do nas tutaj dołączają. Chyba nawet nie zdążą. Tak jest, koniec rebelii, znowu pieniążki dostajemy. Rebelianci pokonani, bitwa wygrana, arystokracja darzy nas większym poparciem. Wszystko się tutaj ładnie układa. Aha, ty nie, ale wy... Dobra, was tutaj zrobimy coś takiego. No i lecicie sobie do Sieradza. A ty tutaj, gościu, wracasz do Szczecina. Okej, tutaj plądrowanie się zakończyło. Lecimy dalej plądrować. Nie wiem, czy to ten Archus się pokusić o to. Chyba nie, chyba nie. I tak tutaj. Co? Do obcego królestwa to nas nie interesuje. Plądrowanie Archus, dobra. Teraz tak, no nie wiem, tutaj będzie schodziło to, no ciężko, żeby tu schodziło na razie. Ten pan co robi? On chyba nic nie robi. Szerz katolicyzm, no 1000 bym potrzebował, 2800, 200, żeby podjąć próbę nawrócenia i 160 kosztu trzymania, no sporo to kosztuje. Wolałbym na przykład zainwestować w winiarnię. I na przykład tutaj, nie tutaj, chciałem chyba w Krakowie w coś zainwestować. Nie, w Krakowie też nie. To gdzie? W Poznaniu. O właśnie, chciałem zainwestować w hodowlę bydła. Tak jest. W hodowlę bydła chciałem zainwestować.
I tutaj chciałem w coś zainwestować. W handel wapieniem, w handel rzeczny, tak? Dobra, niech będzie ten handel rzeczny. Trzeba powoli to rozbudowywać. Dobra, naszego kapłana. Właśnie, co z tradycją? Mamy medycynę. Fajnie byłoby mieć jeszcze ten głód wiedzy. 10% przechodzi na księgi i jest plus 50 potęga kulturowa. Zdecydowanie chciałbym to mieć. Dlatego rozwijamy ciebie w kierunku głodu wiedzy. Chociaż jeszcze może być fajne pismo. Co ja bym wolał? Pismo czy... Gdzie tu jest pismo? Tu jest pismo. Plus 100 potęga kulturowa, plus 10 przychody. A tutaj głód wiedzy, plus 50 tylko potęga... Nie, to weźmiemy sobie pismo. Zainwestujemy w pismo w takim wypadku. Tutaj mamy większą potęgę kulturową. A na tym mi bardzo zależy, żeby się tą kulturą już wtedy nie przejmować, jak będziemy podbijali kolejne państwa. Oho, płyną do nas. Mają tu jakichś łuczników. A, schowali się. No dobra. Splądrujemy sobie to i płyniemy z powrotem do naszego jakże pięknego kraju. To Brandenburgia by nam się przydała. A tu Szwedzi są już, tak? Się wbili. No dobrze, niech będzie. Upadek królestwa. Właśnie, sprawdźmy, jak to wygląda teraz. Szwedzi tutaj walą tych Niemców. Bardzo ładnie. No dobra, niech tak będzie. Ciekawe, czy Duńczycy nam wypowiedzą wojnę. Okej, co tu się dzieje? Bitwa wygrana, tak? Idź do okej. Bitwa. Co to za bitwa? To jest splądrowanie, nie bitwa. Dobra, teraz tak. Armia darzy nas poparciem. Ci są wściekli, ci zadowoleni, czyli nic nowego. Kapłan ma okazję, misja w poszukiwaniu oświecenia. Kto? Andrew. No, Andrew jest jak zwykle zajęty. To jest nasz minister do spraw kultury. Okazja handlowa nie potrzebuje tego. Kapłan ma okazję, zyskaj lojalność prowincji. Miśni, tak? I to może być ciekawe. Niech kardynał elektor Krzysztof uda się do Miśni, gdzie spopularyzuje naszą kulturę wśród ludu Miśni i zyska jego lojalność. Należy pamiętać, że ten rodzaj misji w obcym królestwie naraża wysłannika na uwięzienie, a nawet śmierć. Dobra, na razie to olejemy. Nie mamy już najsilniejszej armii. Któż to taki? Węgry. Dobrze, Węgry są naszymi tutaj kolegami. Więc nie będziemy się... Nie boli nas to aż tak bardzo. Węgry prosi nas o przystąpienie do wojny. No nie. Nie będę walczył ze swoim wasalem, tak? Arystokracja darzy nas takim samym poparciem. Okej, super, cieszę się. Bardzo się cieszę, cokolwiek to zmienia. Tutaj się winiarnia robi. A czy coś w Toruniu właśnie? Bo w Toruniu tu nic nie mamy. O, tu mogę handel rzeczny, ale tu jest też handel saletrą i to wybuduje. Irygacja by się bardzo przydała. Fajnie, super sprawa. To zaraz po saletrze będziemy mieli dużo, dużo więcej jedzenia. Teraz to może nam nie jest tak aż bardzo potrzebne. Ale później się jak najbardziej przyda. Tu jeszcze mamy tak, mamy port i tutaj chciałbym jeszcze jakąś stocznię wybudować, admiralicję, handel z solą tu widzę jest, ale handel z solą jeszcze gdzieś miałem, chyba w Płocku, tak? Tutaj o, zrobimy sobie coś takiego jeszcze, póki mamy pieniądze. No i jedziemy, panie, tutaj pismo chciałem chyba, tak? Czy nie? Czy głód wiedzy? Nie, pismo chciałem, tak? A, ja już mam pismo na trzeci poziom, super. Szwecja żąda, byśmy zaatakowali Danię. Oni to sobie mogą żądać. Mieszkańcy Norwegii są wściekli, Szwecji zadowoleni. Dani wściekli, dobra, to nas nie interesuje. Na razie mnie interesuje tradycja.
Chciałbym tradycję pisma. 3000 potrzebuję. No to dosyć sporo. Ale myślę, że to się opłaca. Teraz co z tą Danią? No mógłbym tu i w sumie zniszczyć to, mógłbym zniszczyć to, mógłbym zniszczyć. Tylko czy ja chcę to zrobić? Tylko czy ja chcę to zrobić? Wycieńczenie wojną już mi wzrasta. Mogłem tych pieczyngów całkiem spacyfikować. A tak Węgry ich zajmą. No to był chyba błąd, no ale cóż. A jak tam Miśnia? Nie ma sojuszników. Ma tylko Czechów jako przyjaciół. A może by to Miśnię tutaj zaatakować też? Może by tutaj na prawo pójść? No jest kilka opcji, tak? Można zaatakować Danię, można zaatakować Miśnię, można zaatakować tutaj tą Semigalię, tak? Czy jak to się tam nazywa? Wołyń, Jadźwierz. No jest gdzie iść, tak? Jak to wygląda Wielkie Mocarstwa? Kijów jest największym mocarstwem. Gdzie my jesteśmy? My jesteśmy tutaj. No w sumie dużo nam do nich nie brakuje, tak? Bizancjum jeszcze nas wyprzedza. Węgry, no to są na mniej więcej takim samym poziomie. Okej. No dobra, to co? Co robimy z tą Danią? Trochę się tego obawiam. Tutaj już spada. No ja myślę, że można się... A właśnie, sprawdźmy. Ci Duńczycy, czy mają jakiś kumpli? Nie, Flandria i Norwegia. Czyli w sumie, dobra. Jak się bawić, to się bawić. Drzwi wywalić, okna wstawić. Dobra, jedziemy tutaj. Niech ta armia coś tam zrobi. Ośrodek handlowy przeniesiony, to nas nie interesuje. O kurcze, to gdzieś tu. Jakaś niezła armia do nas leci. No ale dobra, tu mamy jedną armię, a gdzie mamy drugą? A drugą armię mamy tutaj. A drugą armię mamy tutaj. Co jest I can't? Aha, ja nie mam pieniędzy. A ja nie mam pieniędzy, dobra. Okej, dobra. Czemu nie mogę? Aha, ja nie mam pieniędzy, no dobra. Dobra, chodźcie tutaj. Chodźcie tutaj, a wy chodźcie tutaj i atakujemy. I atakujemy Roskilde. A tutaj co się zbliża? Tu Duńczycy, tutaj Norwegowie, tak? Okej, oni idą tutaj z odsieczą, tak? Czy nie? Oho, nie wiem, czy czasami nie przeholowałem. Kapłan, Andrzejek nie, Andrew jest naszym ministrem kultury. No dobra, teraz co się dzieje tutaj? Wyrównana walka, ale zaraz przestanie być wyrównana walka. Jeżeli oni tutaj do mnie nie przyjdą, no to myślę, że będzie dobrze, ale widzę, że idą. Nie, oni chyba się tutaj zabezpieczają, tak? A tutaj co się dzieje? Aha, oni tu mają problem z tym, z rebeliantami. No dobra. Zajmę sobie to i... O, tu jest kontratak, znaczna przewaga, nie mamy już najsilniejszej armii. Aha, my tu się wymieniamy pewnie z Węgrami, dobra. Papież nie żyje, no trudno.
Raz się żyje, raz się nie żyje, że tak powiem. Ok, tu mamy przewagę, tam mamy przewagę. To jakby zająć byłoby fajnie. Bitwa wygrana. Ok, Królestwo Norwegia napadła na Wismę. Ojeny. Niedobrze, ale na szczęście. Ale na szczęście. Mamy tutaj coś. Co tu idzie? Tu idą Szwedzi. Właśnie, to byście się przydali. To byście się przydali tutaj. O, zrezygnowali. No i bardzo ładnie. No i bardzo ładnie. Skoro tak ładnie to wyszło, to ja proponuję cofnąć jedną armię, na przykład tą, po jakieś nowe wojsko. A ty chodź sobie tutaj. O, tutaj przyszli chyba walczyć, pomóc Niemcom, tak? Tak, ale tu mają dwie bardzo duże armie. Tu walczą z rebeliantami. Tutaj walczą też z kimś tam. No nie podoba mi się to. Ja bym chciał na przykład z Norwegią może. Wrogowie, Polska, Saksonia i Szwecja. Ale nie mogę tego zrobić, tak? Bo tu jest... Dobra, nieważne, nie mogę tego zrobić, bo tu mamy pakt. No on nie może jechać do Rzymu. Lukratywny import. Panie, kupiec Miklusz, który znalazł godnego zaufania handlarza w Czechach, twierdzi, że jest w stanie wynegocjować 20% zniżki na import oleje. Nie, na razie nie chcę tego. Okazja handlowa namów najemników. Okej. No dobra, myślę, że na dzisiaj to wystarczy. Myślę, że było ciekawie. Chciałem rozwijać królestwo. O, tu znowu księgi, właśnie, jeszcze. Może wydam te księgi. Targowanie, nie zarządzanie może i targowanie też. Dobra, tu wyzerowaliśmy. Tutaj jest 1000. Jeszcze może wydam tutaj coś. Admiralicja. Aha, tu księgi potrzeba, a tutaj... To by się przydało. Miałbym plus 20 tutaj handelku. Ale może wezmę sobie doki. Wezmę sobie doki. Tutaj idzie gościu po... powymieniać. O, tutaj by się przydały biblioteki, by się przydały skryptoria i szkoły. Szkoły mógłbym kupić, tylko że to kosztuje 3700, ale daje duży boost do ksiąg. I na tym chyba się skupię. Na tym chyba się teraz skupię. No dobra, tak jak mówiłem, myślę, że było ciekawie. Tak, mamy wojenkę z Danią, teraz wcześniej mieliśmy z Norwegią. Mamy zresztą cały czas z Norwegią, z Danią jest co robić. Są walki, są bitwy, nie ma nudy, bo tego się w sumie obawiałem, że teraz będzie taki etap, że tak powiem, spokojnego rozwoju królestwa. No jest, jakoś tam rozwijamy to królestwo, ale rozwijamy to królestwo. O, tu jest już Węgier, tak? Lojalność według do Węgrów 70%. Nie wiem, dlaczego tu to wzrasta. Tu mamy jeszcze prawosławie. No chyba ktoś mi tutaj bruździ coś. Będzie trzeba chyba coś z tym zrobić. No ale idziemy w to. Idziemy w tą potęgę kulturową. Zbieram w sumie pieniądze teraz na to pismo. 3600 ksiąg. Muszę to zrobić z tego względu, że no będą mi tutaj wchodzić z tą kulturą. A czy jest tutaj gdzieś kultura, pobożność, mądrość? Dominacja. Wojny. Nie, mnie bardziej obchodzi tutaj przywództwo, dyplomacja i wojsko. Nie, mnie bardziej tutaj obchodzi właśnie nasza kultura, ład, tak? No z tym mamy problem. 49. miejsce. Z tym zdecydowanie, tak?
No dobra, będę myślał przy następnej tutaj, w następnym odcinku. W każdym razie będzie trzeba tutaj zrobić coś z tym Haliczem. Pomimo, że tutaj spada ta lojalność względem Kijowa, no ale tutaj zaraz wybuchnie mi bunt i będzie problem. W Rzeszowie może być to samo, choć za jakiś czas, jak tutaj jeszcze wzrośnie mi tutaj, jak wzrośnie tutaj kultura węgierska. A w Krakowie? W Krakowie nie. W Krakowie jest Polska, jest wszystko ok. Jeszcze sprawdzę we Wrocławiu. Ok. No dobra, no to w następnym odcinku będziemy kontynuować tutaj walkę z Duńczykami, z Norwegami. Chciałbym tą wojnę powoli zakończyć, może zająć te prowincje, no i tę wojnę zakończyć. Chyba, że zniszczymy Duńczyków całkowicie, ale wtedy myślę, że się trochę za bardzo rozrośniemy i może być większy problem z kulturą. Ale to się jeszcze okaże. No dobra. Dzięki za wspólne granie, dzięki za oglądanie. Oczywiście lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie. No i cóż, do następnego odcinka z cyklu Knights of Honor. Na razie, trzymajcie się. Cześć.